A dzień dobry. Właśnie przyszedłem. Czy Krzysiek przywiózł mnie samochodem? O, i chciałem pokazać, co ogółem kupiłem. Bo on się chwali, że on to wszystko, że to wszystko jego. O, kupiłem. No, on po prostu. O, pierwsze. Teraz będę taki coś jadł, bo jak Krzysiek kupuje, jak on nakupuje nie wiadomo ile rzeczy, to on mówi, a to moje. O, taki właśnie lej. Maślany chlebek, co lej? Ja słyszę, co tu jest, bo to dla ciebie paczka. Klej. Jaki klej? O. Bułeczki kupiłem. A, koncentrat pomidorowy. To do bigosu się to daje. A jak nie, to też można, jak masz się po prostu różne, to też można do spaghetti też można dać. Ja wiem, to w słoiku różne tam po prostu przyprawy są. Ja to właśnie daję, ale po prostu co tam po prostu nie umiem niczego robić. Właśnie. Nie umiem niczego robić. O, jaka fajna fryzura. No na święta. Ej, normalnie wyglądam, a nie chodzę. O, 14. 15 godzina. No. Zjeść. O, chińszczyznę. Jeszcze całą chińszczyznę kupiłem. Co jadłem? Długich filmów nie będę nakręcał w domu, bo po prostu łapki. O, i chciałem jeszcze, teraz zatrzymaliśmy się. Trzy kotlety zjadłem z kurczaka z chabową. A Krzysiek jedną zjadł. No jak on w domu najadł się, jak on non stop żuje. Nie zdążę, o, byłem u fryzjera, a on na dół gdzieś szuka ubikacji, nie wiadomo. Tylko do sklepu, czy o, u szewca, to wszędzie, gdzie kibel, gdzie kibel. Śmiecho warte, o, już był w kiblu? Nie, ja buty miałem na pokój. Ja myślałem, że ty w kiblu był. Nie. Nie. Dobra, na razie, trzymaj ta się piątka. Ja? No, dzień dobry. O, właśnie, chciałem powiedzieć, o, właśnie, właśnie pizza przyszła, a Krzysztof, o, zobaczcie, jaki on jest gospodarny. On tak samo chodzi. On codziennie tak samo chodzi. I właśnie dzisiaj nie będzie żadnego lajta i tutaj po prostu mój komputerowiec zobaczył wczoraj właśnie tą osobę, co była nie trzeźwa. Ja chodzę na terapię i po prostu mi alkohol ogółem nie interesuje. I po prostu ja żyję tak, jak powinno się żyć na tym świecie. O, nie miał czasu na ziemniaków. Jak będę dawał pieniądze na wszystko? To jak nie będzie obierał, to sobie o, smacznego, będziesz pizzę jadł. Kazał się zapytać się, czy dostałeś kartkę z Dębicy i pozdrowić. Z Dębicy? Jaką kartkę? No kartkę. Pocztową jaką chyba. To jak dostałem, to pozdrawiam. Ale czy dostałem? Przepraszam bardzo, proszę mi nie przerywać. Nie wtrącaj się w moje życie. Już powiedziałem, że tutaj nie będzie. Ja nie będę tutaj męczył się z tobą. Będziesz na stop mnie straszył. Nie wiadomo czym, policją. O, i chciałem właśnie tych, wczoraj to przyjechało 5 samochodów. Co Krzysiek wyszedł, bo ja w kamerze widziałem. To te osoby pozdrawiam. Trzeba zacząć inaczej, o, pokażę. Tyskiem. Do serwii? Dobra, przepraszam bardzo, proszę nie wpierdalać się w moje, kurwa, nagrywanie. Nagrałeś 5 takich filmów okrutnych. Swoje nagrywaj. No stop przeklinać.
No, w niedzielę. Ty lubisz właśnie w niedzielę. No, nie ma obiadu, nie ma niczego, no, już. Ziemniaczki obiorę. A po co? To twoje już. Ci, te, co ja kupiłem, to ja tobie oddaję, że możesz schudnąć i, jak to się mówi, zdechnąć. No tak ty sam mówisz. To ja powtarzam twoje słowa. O, konserwę, całe, ja nie mówię wszystko. Schudnąć. Ty dodałeś, możesz schudnąć i możesz zdechnąć. No to właśnie. To nie moje słowa. Spałeś do 10, jeszcze płakałeś, sarmałeś. Bo ja wiem, po czym ja, jak stara kobieta. Myślisz, że ja będę, ja nagrywam? Ja wiem, ja płacę za komputerowca. Ja wiem, po czym płaczę. Będziesz sam. Komputerowiec powiedział za bramą. Ja mówię, prawda? Że powiedziałeś, że boisz się majora? A czego? Zamknij tą dupę, tą skórę śmierdzącą. Cały tydzień nie myć się, śmierdzący pasztet, jak gnój, wieprzak, chłop ze wsi. Dzień dobry, pan tu. No, dzień dobry. No właśnie, to ja chcę powiedzieć, to właśnie chcę się wypowiedzieć major, który po prostu ma jutro urodziny i po prostu wszystkich tych właśnie żołnierzy, dobrych żołnierzy i żołnierzy, żołnierki z Bombasu i wszystkich ja gorąco pozdrawiam i wszystkich ja pozdrawiam. A to co tobie właśnie tam? No, paczka do ciebie. No, to odwróć. Co tam? O cholera, to bomby jakieś, czy co? Ukraińskie? Nie, nie wiadomo. Putina trzeba będzie chyba sprzątnąć. Właśnie otwórz te. Szanowny Państwu, kochani moi, major otrzymał. Nie te, z tej strony. Nie. Nie te. Major otrzymał paczkę z Donbasu. O tak, o, na prosto. Z Donbasu. I tamto. I? Na prosto. I muszę odwrócić i przeczytać. Podarok 3 po Donbaskaja. Towarzysz major Suchodolskoj, Białystok, ulica Szkolnej 17. Daj. I... Tak, halo. Sto tu... Ja już przeczytał. I szanowne państwo, pierw trzeba... A będzie. Postawić. Bo teraz... Na ziemlu. Gdzieś 18. I szanowne państwo, trzeba odczynić. No, ja też pozdrawiam. Kto tutaj jest? O! O! Ona proszę ciać. O! Ale. Może. To tak co się robi? O! Lasz to tu jest. O cholera. Lasz to tu jest. La. A co ty? Krasiwa ja. Dla ciebie. Ale ja ogółem. Przepraszam bardzo, ja jestem człowiekiem trzeźwym i ogółem nie będę. Szanowni państwo, kochani, ja... alkoholu. Ja alkoholu nie spożywaju, ja tylko pokazuję, jaka paczka otrzymali my. I... To chyba będzie na wesele. Ale to dla ciebie, major. No to na wesele ja trzeźwieję, ja alkoholu nie spożywam. Zamykaję i już... Koniec. I spasiwo balszoje dla dziewuszok z Bambasu. Budźcie zdrowi. No, dzień dobry. Ogółem chcę wam pokazać. O. Samochód. Żegarek Jaguara. Sklepy to liczby, no. Kurde. To mogłeś już do wyboru, do koloru mógłbyś sam sobie wybierać. Mm-hmm. Ja już tego gustu nie będę. O, jaki wspaniały samochód. To jest samochód. Jaguar. Samochód marzeń. Ogółem angielski. To brudny trochę. A tam brudny. Nie jest brudny. Bardzo jest elegancki ten samochód. I ogółem
chcę właśnie pozdrowić całe Kolno, wszystkich właśnie widzów, którzy mnie oglądają, i po prostu sami zobaczcie, czy nie jest ten samochód wspaniały. To biznesmeni jeżdżą takimi samochodami. Nie ma takiego czegoś. Człowieku, uduszę cię. Zaduszę chyba.